Świat zmieni się szybciej niż myślisz. Czy zdajesz sobie sprawę, że sztuczna inteligencja już teraz ma wpływ na twoje życie codzienne? Nazywam się Wladimir i chcę razem z moimi gośćmi podzielić się z tobą praktyczną wiedzą na temat uczenia maszynowego i tematami pokrewnymi. Pokazać, o co w tym biega i jak możesz wykorzystać to w praktyce. Jeżeli chcesz być krok do przodu przed swoją konkurencją, usprawnić jakość produktu czy podejmować bardziej trafne decyzje, to podcast Biznes Myśli jest dla ciebie. Zapraszam. Cześć, witam Ciebie w 26 odcinku podcasta Biznes Myśli. Żyjemy w czasach, kiedy uczenie maszynowe ma coraz większy wpływ na nasze życie. Ostatnio czytałem dyskusję na Quora, gdzie było pytanie, czy tak zwana sztuczna inteligencja może również wkroczyć do sądów, czyli zamiast sędzi będzie tak zwana sztuczna inteligencja. I akurat w tej dyskusji pierwsza odpowiedź była jako absolutnie nie, ale jeśli zastanowimy się przez chwilę nad tym i zbadamy lepiej temat, no to odpowiedź będzie raczej tak. No właśnie, bo teraz są różne przypadki zastosowań uczenia maszynowego, chociażby jako narzędzie do wspierania prawników czy sędzi, ale również są pewne trendy, które wskazują, w którym kierunku to rozwija się. Są różne publikacje również na ten temat, no chociażby z National Bureau of Economic Research oni przygotowali takie badanie, publikacje, gdzie twierdząc, że model zbudowany na danych historycznych, no takich jak protokół zatrzymania, czy inne protokoły, czy akty sądowe, bazując na tych danych historycznych, robili predykcję, czy ta osoba jest winna, no, albo nie. I porównywali jakość modelu i okazało się, że model robił podobną predykcję jak sędzi, albo czasem nawet lepiej. No właśnie, i to brzmi bardzo ciekawie, no rodzi się co najmniej takie dwie nadzieje. No pierwsze to jest to, że w końcu nie będzie tych długich kolejek i te wszystkie sprawy potoczą się bardzo szybko. Druga nadzieja, która też prawdopodobnie w większości przypadków pojawia się w głowie, to, że sądy wreszcie staną się sprawiedliwe w 100%. I teraz mi nawet nie chodzi o to, że są jakieś łapówki albo takie zagrania polityczne, pomijmy te wątki. Chodzi o to, że człowiek zawsze jest człowiekiem, bo nadal ma tą podświadomość, jakieś swoje własne kompleksy i wiele, wiele innych rzeczy. I teraz, jeżeli komputer będzie podejmować decyzję albo ten model, no to wtedy to brzmi jakby ta decyzja będzie super obiektywna, taka przezroczysta, krystaliczna, obiektywna. Ale o tyle, o ile ta pierwsza nadzieja, jeżeli chodzi o zwiększenie przepustowości, ma sens, tak naprawdę uczenie maszynowe bardzo fajnie się skaluje, sprzęt staje się coraz tańszy i tutaj nie widzę większego problemu, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego wyzwania. Natomiast ta druga część, ta druga nadzieja, że model będzie super sprawiedliwy, 100% obiektywny, to jednak jest wyzwanie. I już tłumaczę, o co tutaj chodzi. To wynika chociażby z tego, w jaki sposób model trenuje się albo uczy się. Model trenuje się na podstawie decyzji albo na podstawie danych historycznych, czyli takich danych albo na takich decyzjach, które zostały podjęte przez ludzi. Czyli spróbujmy to zrozumieć. Są ludzie, którzy podjęli pewne decyzje i teraz najlepsze rozwiązanie, które może dostarczyć model, to kombinacja tych wszystkich decyzji i spróba znaleźć najlepszą kombinację z możliwych, ale to nadal jest najlepsza możliwa kombinacja wymyślona przez ludzi, którzy też mogą się mylić. Więc z definicji zakładamy, że model będzie miał ten subiektywizm, który mają ludzie. Do tego jeszcze możemy dołożyć kolejny wymiar złożoności. To jest to, że bardziej złożone modele, czyli takie, które działają zwykle lepiej, są czarnymi pudłami, tak zwany black box.
Czyli oni działają lepiej, ale my jako ludzie nie wiemy dlaczego. Czyli nie jesteśmy w stanie w jednoznaczny sposób wnioskować, jak oni podejmują decyzje. I mówiąc o trendach, które już były zauważalne w roku 2017, czyli poprzednim, w tym momencie, kiedy to mówię, i na pewno możemy teraz już to stwierdzić, że będzie kontynuacja w roku 2018, i chodzi o to, żeby zbudować narzędzia, które umożliwiają rozumienie, w jaki sposób model podejmuje decyzje. Chodzi teraz oczywiście o takie modele bardziej zaawansowane i to, że te modele bardziej zaawansowane będą wkraczać coraz częściej do życia, to raczej już staje się coraz bardziej oczywiste. Oczywiście są pełne obszary, jak finansowe, banki i jeszcze kilka innych, które mają swój własny świat, regulacje i tak dalej, więc oni pewnie jeszcze trochę poczekają, ale tak tam będą, tutaj tak naprawdę nie ma już wyboru. Albo chcesz mieć narzędzie, które działa, no albo nie działa, więc decyzja dość prosta. Pytanie, jak to zrobić? No i generalnie, jeżeli pomyślimy, to jeżeli nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zrozumieć, jak działa model, no to warto zbudować narzędzie, które nam w tym pomoże. No, jeżeli pomyślimy o tym trochę więcej, no to wydaje się takie jest bardzo oczywiste, że człowiek z natury jest bardzo ograniczony. Wbrew pozoru jest bardzo ograniczony, niż nawet się wydaje na początek. I dlatego pojawiają się różne narzędzia, no zaczynając od młota i kończąc statkami kosmicznymi. Dlatego to jest dość naturalne, że w uczeniu maszynowym albo w tym świecie tak zwanej sztucznej inteligencji również pojawią się narzędzia, podobnie jak mikroskop czy teleskop, który pomoże zobaczyć coś, czego no, nie widać gołym okiem. No i wydaje się, że to jest taki naturalny krok do przodu. Natomiast kolejnym ciekawym aspektem w tych wszystkich zagadnieniach, jak zaczniemy zastanawiać się dalej, no to jest to, że jak pomyślimy o ludziach, to okazuje się, że też mało co wiemy o nich. Nadal nie wiadomo, jak działa mózg. I osoby, które zajmują się tym zawodowo, często twierdzą, że mózg, który posiada swoją drogą każdy człowiek, jest najbardziej zważonym elementem w wszechświecie. Dlatego kontynuując dyskusję o tym, że nie wiadomo na podstawie czego model ten czy inny podejmuje decyzję, no to również podobna sytuacja jest z ludźmi. Też nie wiadomo dość często, czemu ten człowiek podejmuje taką czy inną decyzję. No nawet pomyśl przez chwilę, jak często zrobiłeś decyzję, a potem sam nie rozumiałeś, dlaczego akurat tak. Zostawiam Ciebie z tym wątkiem, chwilę regresji, a ja idę dalej. Jak już powiedziałem, w roku 2018 będą rozwijane narzędzia do rozumienia zaawansowanych modeli, czyli czemu podejmują taką, a nie inną decyzję, no i w ten sposób możemy już bardziej kontrolować i minimalizować ryzyka. Ale również, co chciałbym poruszyć i co mnie bardzo cieszy, że zapowiada się, że coraz więcej będzie uwagi na to, że model faktycznie staje się sprawiedliwy. To jest taka bardzo podchwytliwa rzecz i trzeba zrozumieć to, co ja mam na myśli. Chciałbym, żeby osoby, które zajmowali się budowaniem modeli, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie to jest mega krytyczne, zwracali na to uwagę. I tak już trochę zamykając ten wątek, skoro Satya Nadella, czyli CEO Microsoft, również dzieli się pomysłami, link będzie w notatkach, businessmyśli.pl/25, również dzieli się pomysłami, jak można podejść do tego problemu, to wtedy jak to czytałem, to pomyślałem, że ten problem, czyli ten problem sprawiedliwości, dotarł już do odpowiedniego poziomu. No zobaczymy, jak to będzie. Dzisiejszym gościem jest Mateusz Grzyb. Bardzo ciekawy człowiek, który ma kilka dość rzadkich cech, albo mało popularnych cech na dzień dzisiejszy. No niestety. Jest po pierwsze, jest odpowiedzialnym i czasem wręcz za bardzo. Wiem, co to jest, bo czasem mam podobnie.
ale bardzo przyjemnie się współpracuje z takimi ludźmi, którzy obiecują i robią dokładnie to, co obiecali, bez żadnych przypomnień dokładnie na czas. Druga rzecz, która również jest mało popularna w naszych czasach, to dbałość o szczegóły. Dla osób, które pracują w analityce, myślę, że to jest mega krytyczne, bardzo ważna cecha. Poruszyliśmy z Mateuszem kilka wątków, zaczynając od scoringu dla instytucji finansowych, o systemach rekomendacyjnych, jak i również o tematach inwestycyjnych. Kilka hobbystycznych projektów, które zrealizował Mateusz. Mateusz był trochę przeziębiony i mam nadzieję, że darujesz mu za to, ale wydaje się, to co on mówił, naprawdę było ciekawe. Również te linki, które będą, zapraszam do odwiedzenia. I powiem, że na końcu będzie kilka ogłoszeń i prezent przygotowany przez Mateusza. A teraz zapraszam do usłuchania. Cześć Mateusz, przedstaw się słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz i gdzie mieszkasz? Witam serdecznie, nazywam się Mateusz Grzyb i pracuję jako Data Scientist w IT Imagination. Mieszkam w Warszawie i na co dzień zajmuję się dostarczaniem wartości biznesowej w oparciu o dane. Co ostatnio czytałeś? Taką książką, którą ostatnio przeczytałem, jest 7 nawyków skutecznego działania, a więc no powiedzmy klasyka, tak? Tutaj nie będę oryginalny. No natomiast jest to książka, do której staram się powracać co jakiś czas. To jest coś, ja to nazywam Biblią, tak? Czyli taka książka, którą nie można raz przeczytać, odłożyć na półkę, tylko raczej staram się do niej powracać co jakiś czas, wdrażać techniki w niej opisane i później weryfikować, tak? Czyli powracam do niej po raz kolejny. To jest rzecz, która wydaje mi się często brakuje. Osoby, które czytają nałogowo, dużo wiedzą, ale mało wdrażają w praktykę. Drogi słuchacze, jeśli też masz taki problem, że dużo czytasz, a mało wdrażasz, możesz skorzystać z porady Mateusza i co jakiś czas wracać do lektury, która jest tego warta. Mateusz, powiedziałeś, że pracujesz jako Data Scientist w IT Imagination. Czym dokładnie się tam zajmujesz? Jeśli miałbym w jednym zdaniu opisać, czym się zajmuję w IT Imagination, to jest to właśnie dostarczanie wartości biznesowej w oparciu o dane, które posiadają nasi klienci. Jest to tak bardzo ogólnikowo. Natomiast jeżeli miałbym nieco bardziej szczegółowo opisać to, czym się zajmuję, no to musiałbym podzielić tutaj wszystkich klientów, z którymi współpracujemy, na dwie grupy. Pierwsza grupa są to klienci tacy, nazwijmy to, bardziej świadomi, jeśli chodzi o obszar o danych, czyli głównie firmy z sektora finansowego. W tych firmach weryfikujemy, powiedzmy, pewnego rodzaju rozwiązania, nowe narzędzia, nowe techniki, tak sprawdzamy, jak ich działanie wygląda w praktyce. Natomiast druga grupa klientów są to klienci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z danymi. Czyli chcą na przykład zweryfikować, jak data science, jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja mogą poprawić działanie ich biznesu. No i tutaj mamy do czynienia z różnymi rodzajami problemów, tak? Czy jest to na przykład scoring klientów, czy jest na przykład analiza logów zbieranych przez różne systemy, czy też na przykład predykcja, powiedzmy, zapotrzebowania na dane produkty, na dane towary. Poruszyłeś kilka kwestii, ale dopytam się o jedną, która jest dość ciekawa, zwłaszcza dla wielu firm finansowych. Mam teraz na myśli scoring. Wiem, że nie możesz zdradzić wielu szczegółów. Zapytam dość technicznie. Jest tak zwany problem black box, kiedy próbujemy użyć czegoś bardziej zaawansowanego, zaczynając od boostinga i kończąc deep learningiem. No i ten model zwykle działa lepiej, ale tracimy na interpretowalności. Nie jesteśmy w stanie w sposób jednoznaczny wyjaśnić, dlaczego ten model tak działa, chociaż wyniki są lepsze, więc teoretycznie chcielibyśmy go użyć. Jak sobie z tym radzicie? Czy używacie bardziej zaawansowanych modeli? Czy używacie na przykład tylko modelu liniowego i tego problemu w ogóle nie macie? Okej, więc jeśli chodzi o
system scoringowy, nad którym obecnie pracujemy, no to zakłada on 100% interpretowalność danych, tak? Czyli w zasadzie nie wchodzą w grę żadne modele, które nie są w pełni interpretowalne. Więc no, black boxy w zasadzie odpadają nam tutaj na starcie. No i w chwili obecnej nie mamy wybranego jeszcze takiego końcowego algorytmu. Ciągle jesteśmy na etapie testowania różnych algorytmów pod kątem ich dokładności, z jaką przewidują wynik i, co również jest szalenie istotne w uczeniu maszynowym, stabilności. Tak? Czyli mamy trzy podstawowe założenia. Pierwszy to 100% interpretowalność algorytmów, drugi to dokładność i trzeci stabilność. Jeśli miałbym opisać algorytmy, które w chwili obecnej testujemy, no to pierwszym algorytmem, który testujemy, jest drzewo decyzyjne, czyli w zasadzie klasyka scoringu. No, ma on swoje plusy i minusy. Tak? No, plusem niewątpliwie jest to, że dosyć jest naturalny sposób interpretacji jego wyników. Tak? Czyli na wyjściu otrzymujemy zestaw reguł opisanych w strukturze drzewa. Czyli bezpośrednio idąc od korzenia do liści, na jednym rysunku możemy zobaczyć, jakie kolejny algorytm podejmuje decyzje, tak? na poszczególnych węzłach. Algorytm ten ma również swoje minusy, tak? Czyli no, takim najbardziej znanym minusem jest jego stabilność, tak? Czyli jest on dosyć wrażliwy na dane uczące, czyli jeżeli klient w przyszłym roku już po dostarczeniu przez nas produktu będzie chciał douczyć swój model na nowych danych, może się okazać, że ten zestaw reguł zostanie dosyć mocno zmodyfikowany, tak? Czyli no, ucierpi na tym stabilność. Drugim przykładem, takim drugim minusem jest brak płynności algorytmu, czyli na poszczególnych węzłach drzewa decyzyjnego decyzje, które są podejmowane nawet w przypadku zmiennych ciągłych, zmiennych numerycznych, nazwijmy to na sztywno. Czyli jeżeli mamy zmienną ciągłą, którą jest na przykład, dajmy na to, stan saldo konta danego klienta, no zostaje ona w pewnym momencie podzielona na dwie części. Czyli oddzielamy klientów o saldzie poniżej 10 tysięcy na przykład i powyżej 10 tysięcy, co może być dosyć problematyczne. Żeby opisać ten problem może nieco dokładniej, mogę zaprezentować taki przykład, gdzie mamy Jana Kowalskiego, który stara się, powiedzmy, o kredyt inwestycyjny wysokiego ryzyka. I załóżmy, że jednym z ważniejszych czynników, który decyduje o przyznaniu kredytu, jest właśnie saldo konta. No i powiedzmy, że drzewo decyzyjne wybrało ten przedział na poziomie 10 tysięcy. Saldo Jana Kowalskiego na dzień pierwszy wynosi 4900 zł. No i pierwszego dnia idzie on do banku, stara się o kredyt i niestety jego wniosek zostaje odrzucony ze względu na to, że to saldo było no, zdecydowanie za niskie. Drugiego dnia po otrzymaniu dużej faktury na kwotę 5000 zł od jednego z kontrahentów, stan saldo konta Jana Kowalskiego wynosi już 9900 zł, tak? No i stara się on ponownie o ten kredyt inwestycyjny i ponownie jego wniosek zostaje odrzucony. No, nie dziwi to, no bo ten moment, od którego kredyt zostaje przyznany, to jest powiedzmy 10 tysięcy złotych. I trzeciego dnia otrzymuje Jan Kowalski kolejną wpłatę za kolejną fakturę, tym razem na kwotę 200 zł. No i idzie ponownie, starając się o ten kredyt, no i wniosek zostaje zaakceptowany. Czyli widzimy, że te pierwsza zmiana salda konta, która była dużo większa niż druga, w zasadzie nic nie zmieniła, jeśli chodzi o zdolność kredytową, natomiast no, ta druga, która była minimalna, w zasadzie zmieniło wszystko, tak? Czyli z osoby, która nie dostawała kredytu, Jan Kowalski nagle ten kredyt dostaje. Czyli no to jest takim no, dosyć dużym minusem drzewa decyzyjnego. Kolejnym algorytmem, który gdzieś tam rozpatrujemy, jest regresja logistyczna. Regresja w zasadzie daje nieco gorsze wyniki niż drzewo decyzyjne, aczkolwiek nadrabia stabilnością, tak? Ma swoje również minusy, czyli jako taki główny minus to jest wrażliwość na braki danych i wrażliwość na dane odstające, tak? Czyli jeżeli mamy jakieś obserwacje, które cechują się, dajmy na to,
dosyć wysoką wartością danej zmiennej. Posługując się tym przykładem Jana Kowalskiego, jeżeli saldo konta jest bardzo wysokie, no to taka zmienna będzie wpływać na końcową predykcję. Temat scoringu jest bardzo ciekawy, można o niego jeszcze dopytywać. Między innymi porozmawialiśmy troszkę offline, jak te przepisy wyglądają i że jest to czasami dość śliskie. Zostawmy teraz ten temat. Zapytam coś innego. Jakiś czas temu pracowałeś nad systemem rekomendacyjnym. Wyjaśnij proszę, co to jest. Wydaje się, że dla wielu biznesmenów może to być bardzo przydatne. I druga rzecz, postaraj się na mniej oczywistych przykładach pokazać, jaką korzyść taki system rekomendacyjny może wnieść dla biznesu. Okej, więc system rekomendacyjny jest to specyficzny system ekspercki, którego działanie polega na rekomendowaniu produktu bądź też usługi dla klienta końcowego w oparciu o wybrane kryteria. W zależności od tego, na którą opcję decyduje się firma wdrażając system rekomendacyjny. Do takich mniej oczywistych przykładów zastosowania systemów rekomendacyjnych można zaliczyć na przykład branżę e-commerce, tak, gdzie mamy do czynienia z handlem internetowym, w którym firmy prowadzą sprzedaż produktów bądź też usług poprzez internet. No i tutaj stricte dochodzimy do rekomendacji tych produktów bądź też usług klientowi końcowemu. Tak, no i to, na czym na przykład bazuje cały fenomen Amazonu, tak, gdzie na danych sprzed kilku lat bodajże 35% całej sprzedaży Amazonu bazowało na sprzedaży z rekomendacji. Tak, to pokazuje olbrzymią siłę, jaką mają rekomendacje i silniki rekomendacyjne. Takim kolejnym, mniej oczywistym przykładem wykorzystania systemów rekomendacyjnych jest na przykład budowanie lojalności klienta, tak? Czyli wszędzie tam, gdzie spotykamy się ze sprzedażą, możemy w oparciu o systemy rekomendacyjne budować lojalność klienta, tak? Czyli na przykład w systemach rekomendacyjnych wyznaczać produkty, które z dużym prawdopodobieństwem okażą się interesujące dla klienta i wysyłać mu w różnych kampaniach, na przykład mailingowych, tak? Dzięki temu będziemy budować jego lojalność. Im bardziej trafne będą to rekomendacje, tym większe jest prawdopodobieństwo, że skusi on się na zakup danego produktu. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z jednym ze słuchaczy Biznes Myśli, który być może nawet teraz słucha, który pracuje w firmie z branży medycznej. Opowiadał on o implementacji związanej z diagnozami lekarskimi. Przychodzi pewna osoba z różnymi diagnozami i pojawia się rekomendacja, do którego lekarza ma pójść. Na podstawie danych historycznych zrobili tego rodzaju rekomendacje. Na pierwszy rzut oka wydaje się dość dziwnie, że rekomendowany jest, do którego lekarza ma pójść i to jest jakby coś innego niż powinno być, ale z drugiej strony to jest dokładnie ten sam przypadek, jeżeli chodzi o przynajmniej aspekt techniczny. Przejdźmy teraz trochę poziom niżej, jeszcze niezbyt techniczny, ale tak, żeby wyczuć, jak za ten problem w ogóle można się zabrać, co jest potrzebne. Dobrze, więc jeżeli mówimy o tym, co jest potrzebne do w ogóle budowy systemu rekomendacyjnego, no to na pewno potrzebni są użytkownicy i potrzebne są dane dotyczące pierwsze tych użytkowników, ich decyzji, jakie oni podejmują, i drugie dane dotyczące produktów, usług, czyli to, z czego ci użytkownicy korzystają, co oglądają bądź też co kupują. Dopiero mając te dane możemy iść o krok dalej i myśleć o podjęciu decyzji co do wyboru sposobu filtrowania w naszym systemie rekomendacyjnym. Czym jest filtrowanie? Filtrowanie jest to po prostu dobór odpowiednich produktów, które mogą okazać się interesujące dla danego użytkownika. Powiedziałem o tym, że muszą być dane, muszą być jakieś produkty, no i muszą być konkretni użytkownicy, tak, którzy podejmują jakieś decyzje. No i jest jeszcze jeden krok, taki no, ostatni. Jeżeli już te dane mamy w jakiś sposób przefiltrowane, czyli mamy już wybrane te produkty, które mogą się okazać interesujące,
no to ostatnim krokiem jest wybór metody prezentacji wyników, tak? No i tutaj mamy takie trzy najpopularniejsze, czyli robimy listę top N elementów, która zakłada, że sortujemy wszystkie produkty, usługi, czyli to, co chcemy sprzedać, zaoferować naszym klientom, sortujemy je według prawdopodobieństwa, z jakim produkty te okażą się dla niego interesujące, tak? Czyli otrzymujemy na wyjściu listę posortowaną. To podejście ma swoje plusy i minusy. No, minusem, jak i plusem w zasadzie, no, jest to, że produkty te są posortowane. Czyli im dalej idziemy w głąb listy, no, tym te produkty są gorsze. No i w pewnym momencie może okazać się, że taka lista jest nużąca dla końcowego odbiorcy. Więc pierwszą alternatywą dla listy top N elementów w silniku rekomendacyjnym jest metoda rowerowa, czyli z angielskiego cycling recommendations. Polega ona na usunięciu elementu po wyświetleniu, bądź też po kilkukrotnym wyświetleniu. Dzięki temu użytkownicy nie widzą ciągle tych samych produktów, które mogłyby ich potencjalnie zainteresować. No i problem z tym związany miał swego czasu FilmWeb, który prezentował w swoim silniku rekomendacji filmów na samej górze w zasadzie ciągle te same filmy i ciągle były to filmy, które potencjalnie mogły końcowego użytkownika najbardziej zainteresować. I w zasadzie po pewnym czasie użytkownik nie widział w ogóle sensu wchodzenia do tej listy rekomendacji i eksplorowania jej. No, dzięki metodzie rowerowej, czyli metodzie, w której te po pewnym czasie te obserwacje znikają, no, częściowo powiedzmy mogliśmy tą listę odświeżać. Drugim podejściem jest metoda serpentynowa. Polega na rozłożeniu obserwacji, które powiedzmy w największym stopniu pasują do gustu danego użytkownika na kilku stronach, tak? Czyli przewijając daną listę z rekomendacjami, użytkownik ten co kilka produktów widzi produkty, które potencjalnie go dosyć mocno mogą interesować, tak? No, eliminuje to efekt znużenia, no i zachęca użytkownika końcowego do dalszej eksploracji serwisu. Tak, no dalsza eksploracja serwisu oczywiście może się w tym przypadku przełożyć na większą sprzedaż, większe prawdopodobieństwo kupna większej ilości produktów. Nieco podsumowując to, co było powiedziane. Chodzi o to, że mamy sporo produktów, no na przykład 1000 lub 1000 i chcemy polecieć 3 albo 10 z nich, czyli tylko 3 albo 10 z nich. A zadaniem algorytmu jest wybranie najlepszych. Tak jak Mateusz powiedział, najpierw algorytm pomaga nam przypisać jakąś wagę do tego produktu i wtedy możemy posortować i wybrać najbardziej wartościowe, ale musimy uważać, że gdzieś warto w jakiś sposób przeciąć tą listę lub zastosować inne triki, żeby lepiej zarządzać to, co podpowiadamy i nie podpowiadać jakichś bzdurnych rzeczy, które użytkownik w ogóle nie oczekuje. No właśnie, Mateusz, jakie są główne, najbardziej znane podejście, jeżeli chodzi o systemy rekomendacyjne? Jeśli chodzi o dwa główne podejścia do filtrowania w silnikach rekomendacyjnych, wyróżniamy content-based filtering i collaborative filtering. Na czym one polegają i jaka jest różnica w pierwszym, czyli w content-based? Mamy filtrowanie w oparciu o atrybuty danego produktu. Czyli w przypadku, gdy mamy, dajmy na to, silnik rekomendacji filmów, no to takimi atrybutami może być na przykład rok produkcji, reżyser, aktorzy, którzy brali udział w nagrywaniu filmu i na przykład kraj produkcji. Jeśli chodzi o to, jak to jest maczowane, to staramy się rekomendować użytkownikowi te filmy, czy też te produkty, które są możliwie najbardziej podobne do tych produktów, które wiemy, że on lubi. Czyli na przykład jeżeli kupuje te produkty, no to rekomendujemy mu produkty podobne. Jeżeli ocenia jakiś dany film na wysoką ocenę, no to rekomendujemy mu filmy, które są możliwie jak najbardziej podobne
do tych filmów, które on lubi. W drugim podejściu, collaborative filtering, założenie jest zgoła odmienne. Tak? Tutaj nie patrzymy na atrybuty poszczególnych filmów, tylko bazujemy na preferencjach użytkowników podobnych. Czyli na przykład dla Jana Kowalskiego szukamy drugiej osoby, która oceniła bądź też kupiła podobne produkty do niego. Czyli jeżeli wiemy na przykład, że Jan Kowalski kupił produkt A, a następnie kupił produkt B, szukamy użytkownika, który kupił te same produkty i patrzymy, co ten użytkownik również kupił. No jeżeli on kupił produkt C, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten produkt C również się spodoba Janu Kowalskiemu. Obie te metody mają swoje plusy i minusy. Jeśli chodzi o content-based filtering, no to dużym minusem jest to, że łatwo można przeuczyć model, tak? Czyli bazujemy na określonym zbiorze danych, który jest dosyć, powiedzmy, duży. No i łatwo tutaj o zbytnie dopasowanie modelu do tych danych. Drugim minusem jest to, że wszystkie atrybuty, na których bazujemy, nawet jeżeli byłoby ich bardzo dużo, no to nie oddają one w pełni rzeczywistości, tak? No, nigdy to nie będzie tak dobrze opisane, jak moglibyśmy opisać na przykład dany produkt w sposób taki słowno-muzyczny, tak? Czy też dany film. Bazujemy tutaj na suchych atrybutach, a nie ujmujemy tego, co nazwijmy to takie najbardziej ludzkie, tak? Czyli to, co dostrzegają ludzie dodatkowo w filmie. Minusy te oba w zasadzie niweluje collaborative filtering, czyli to filtrowanie w oparciu o gusta użytkowników podobnych. No natomiast ma ono duży minus, jakim jest problem zimnego startu. No bo jeżeli mamy na naszym portalu użytkownika, który jeszcze nic nie kupił, jeszcze nic nie ocenił, no to w zasadzie nie wiemy, co moglibyśmy mu zarekomendować, tak? No i tutaj różne firmy radzą sobie na różne sposoby z tym problemem. Na przykład wiem, że swego czasu Netflix dla użytkowników nowych, czyli tych, którzy jeszcze nie ocenili, nie obejrzeli żadnego filmu, no stosował metodę content-based do, powiedzmy, 8 filmów, czyli zanim użytkownik obejrzał 8 filmów, była dla niego stosowana metoda content-based, natomiast powyżej 8 ocen zmieniał się silnik i był to collaborative filtering. To tak w dużym skrócie, no bo tych zależności w tym silniku Netflixa, o których nie wiemy, jest na pewno cała masa, więc no tutaj nie mamy pełnych informacji, natomiast no w dużym uproszczeniu w pewnym okresie działalności Netflixa w ten sposób to działało. Myślę, że Netflix jest wzorowym przykładem, jeśli chodzi o systemy rekomendacyjne. Nie pamiętam już dokładnie liczb, ale czytałem artykuł, w którym wspomniano, że dzięki usprawnieniu systemom rekomendacyjnym udało się im zminimalizować ilość rezygnacji z subskrypcji i w ten sposób zaoszczędzili co najmniej 1 miliard, o ile się nie mylę. Poszukam potem linku i dodam go do notatek. Zmieniam teraz temat. Masz blog mateuszgrzyb.pl. Jest tam wiele ciekawych artykułów, ale teraz chcę się skupić na jednym z nich, w którym opowiadasz o bokserze Muhammadzie Ali, który jest również twoim bohaterem. Na pierwszy rzut oka to jest czymś innym niż może się wydawać. Powiedz proszę dokładnie, o co chodzi w tym artykule i co dzięki tej analizie udało się osiągnąć. Dziękuję, Władimir, za miłe słowa. Jeśli chodzi o całą historię, która stoi za tym artykułem, no to w zasadzie musiałbym powrócić do gdzieś tam lat wczesno-dziecięcych, gdzie jako mały chłopak gdzieś wspólnie z rodzicami oglądałem walki bokserskie. U mnie tak w domu było dosyć nietypowo, gdyż rodzice oboje, zarówno mama jak i tata, mocno pasjonują się boksem, więc ja od najmłodszych lat dorastałem oglądając w sobotnie wieczory relacje z walk bokserskich, tak, gdzie były to pierwsze walki Dariusza Michalczewskiego, Andrzeja Gołoty, które były transmitowane w polskiej telewizji. No i wiadomo, gdzieś siłą rzeczy ten boks stawał się moją pasją już od dziecka.
I mając jakąś pasję, no to szukamy jakiegoś idola, tak? Czyli osoby, która w danej dziedzinie no, jest najlepsza, bądź też jedną z najlepszych. No i w komentarzach Janusza Pindery gdzieś często się przewijało imię, nazwisko Mohameda Alego, tak? Czyli tego największego, który jest uważany za tą największą postać w zawodowym boksie. Ja oczywiście no, jestem za młody, żeby móc oglądać Alego na żywo, jego walki na żywo w telewizji. No, natomiast później już oglądając te walki odtwarzane tak, w internecie, no, byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Ali się poruszał w ringu. No ale też byłem w ogromnym szoku, co stało się z Alim już nieco później, tak, czyli po zakończeniu jego bokserskiej kariery, gdzie choroba odbiła się dużym piętnem na tym, jak później wyglądał, jak później się zachowywał. Tak. Było to coś no, naprawdę mocno szokującego widzieć, jak ktoś, kto jeszcze całkiem niedawno był tak sprawny, nagle traci w zasadzie wszystkie swoje atuty, tak, i ma problemy z poruszaniem się. No tutaj wszyscy myślę wiemy, że, a przynajmniej tak zakładam, że wiemy, że Ali chorował na chorobę Parkinsona. I gdzieś studiując to, jak choroba Parkinsona postępuje, jaki ma ona wpływ na ciało człowieka, no doszukałem się, że no wiadomo, nie ma lekarstwa na chorobę Parkinsona na dzień dzisiejszy, natomiast szalenie istotne jest to, by możliwie wcześniej ją wykryć, tak? Wcześniejsze wykrycie choroby Parkinsona powoduje, że są większe szanse na złagodzenie jej skutków, tak? Czyli im wcześniej rozpoczniemy terapię manualną, terapię farmakologiczną, tym większe są szanse, że dany pacjent, dana osoba chorująca na Parkinsona będzie mogła samotnie, powiedzmy, samodzielnie funkcjonować. W eksperymencie, który opublikowałem na blogu, staram się rozpoznać na podstawie danych dotyczących głosu pacjentów, czy dana osoba choruje na chorobę Parkinsona, czy też nie choruje. I mamy tam 20 kilka zmiennych opisujących głos danej osoby. No i na tej podstawie starałem się zbudować model, który będzie w stanie powiedzieć, czy dana osoba jest chora na chorobę Parkinsona, czy też nie. I po kilku w zasadzie godzinach tak, walki z tym problemem udało mi się wynik dokładności osiągnąć na poziomie blisko 90%, tak, czyli dla obserwacji, dla pacjentów, których do tej pory algorytm nie widział, no, jesteśmy w stanie rozpoznać z pomocą zbudowanego modelu to, czy dana osoba jest chora, czy nie, z dokładnością 90%. No w zasadzie ten eksperyment jest takim początkiem, tak? Tutaj widzę jego potencjalne rozwinięcia. Ja bazowałem tylko i wyłącznie na próbce, w której mieliśmy pacjentów, z których część była chora, a część nie była chora. No i takim potencjalnym rozwinięciem tego eksperymentu mogłoby być bazowanie na próbie osób, których głos był nagrany przed zachorowaniem na Parkinsona, czyli przed w ogóle zdiagnozowaniem choroby i bezpośrednio po zdiagnozowaniu choroby, tak? Gdzie mielibyśmy cały zbiór podzielony na obserwacje przed i po. Wtedy byśmy mogli wytrenować model, który potencjalnie na podstawie głosu byłby w stanie powiedzieć, z jakim prawdopodobieństwem ta osoba zachoruje na chorobę Parkinsona. Trochę czytałem w internecie, no bo oczywiście szukałem, czy ktoś już coś takiego próbował robić i wiem, że gdzieś takie eksperymenty zostały podjęte, no natomiast ogromną tutaj przeszkodą jest zebranie odpowiedniej ilości danych do uczenia tego modelu, tak? No musielibyśmy po prostu w pierwszym kroku losowe osoby nagrywać ich głos, który byłby zapisywany za pomocą kilkunastu bądź kilkudziesięciu atrybutów. No i w drugim kroku musielibyśmy sprawdzać po kilku latach, ile z tych osób naprawdę zachorowało na chorobę Parkinsona. I tylko na podstawie takich danych bylibyśmy w stanie zbudować model, który rzeczywiście by tą chorobę przewidywał. Nie odpowiadałby tylko, czy ta osoba jest na dzień dzisiejszy chora, tak? Czyli to, co robił mój model, tylko byłby w stanie przewidywać przyszłość, tak? Co byłoby no, czymś rewolucyjnym, tak? Tak to śmiało można nazwać.
Pamiętam, że jak czytałem ten wpis na blogu, to poczułem, że jest bardzo inspirujący i to z kilka powodów. Po pierwsze, Ali jest bardzo ciekawą osobą. Jako ludzie dość często narzekamy, jak nam źle, bo coś w pracy nie gra i tak dalej, ale często nie zdajemy sobie sprawy, że nasza sytuacja mogła być dużo gorsza i nie doceniamy tego, co mamy. Drugim wymiarem było to, że uczenie maszynowe naprawdę może być korzystne w wielu życiowych aspektach. Jak powiedziałeś, nie mamy lekarstwa na konkretną chorobę, ale możemy przynajmniej zrobić coś, żeby ułatwić albo zminimalizować ból i problemy, które powstają. Wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby uczenie maszynowe coraz częściej było pomocne dla ludzi, a nie tylko rozwiązywało techniczne problemy. Tak, Władimir, to myślę, fajnie to, że to zaznaczyłeś, tak, ale myślę, że to jest szalenie istotne, że uczenie maszynowe jest nie tylko używane do rozwiązywania problemów takich stricte komercyjnych, tak, ale również do tych problemów, które no tak górnolotnie mówiąc, no potrafią, no zmieniają świat, tak, czyli w tym przypadku choroby, na które jeszcze nie ma lekarstw, no jesteśmy w stanie, czy bylibyśmy w stanie wcześniej wykrywać, tak, no co byłoby czymś, no w zasadzie fenomenalnym, tak. Tak jest. Kolejny ciekawy artykuł, który znalazłem na twoim blogu, jest też aktualnie najnowszym. Dotyczy on analizy związanej z inwestycją, a dokładnie hipoteza brzmiała, jak wypowiedzi Warrena Buffetta wpływają na rynek. Temat powiązania uczenia maszynowego z inwestycjami teraz jest dość gorący. Czasem nawet wydaje się zbyt gorący. Jest o tym bardzo dużo materiału. Z tego co obserwuję osobiście, jest też bardzo dużo szumu. Tutaj przy okazji zdradzę, że razem ze wspólnikiem zaczęliśmy pracować nad platformą związaną z inwestycją. Na razie nie będę mówić dużo o szczegółach, ale zależy mi na tym, żeby na tym rynku też była sprawiedliwość. I myślę, że to tyle, co mogę powiedzieć teraz, ale jak już osiągniemy pewne wyniki, na pewno powiem o tym więcej. Dobra, to teraz wracając, Mateusz, do twojego artykułu. Powiedz proszę więcej, co dokładnie chciałeś osiągnąć i właśnie, jakie wyniki udało się osiągnąć? Dobrze, więc w tym artykule chciałem zweryfikować kilka hipotez, cztery hipotezy, które sobie postawiłem. Całość bazuje na listach, które Warren Buffett wysyła co roku, wysyła bądź też publikuje w zasadzie na stronie swojej firmy do akcjonariuszy Berkshire Hathaway. Czyli co roku jest prezentowany taki list, w którym Warren Buffett podsumowuje rok ubiegły, no i przedstawia, powiedzmy, perspektywy na rok kolejny, tak? Czyli jak widzi on szansę rozwoju w kolejnych latach. W swoim projekcie chciałem zbadać kilka hipotez. Dwie z hipotez, które chciałem badać, dotyczyły przeszłości, tak? Czyli chciałem zbadać, jak sentyment danego listu jest powiązany z wynikami, jakie osiągała amerykańska giełda w roku poprzednim, tak? Czyli w jakim stopniu sentyment listu wynikał z sytuacji, która była na giełdzie. I drugą hipotezą było to, w jaki sposób sentyment danego listu jest uzależniony od wyników, jakie osiągał Berkshire Hathaway w roku ubiegłym. Druga część to było zbadanie hipotez dotyczących przyszłości, czyli zależności pomiędzy sentymentem danego listu a wynikami, jakie osiągała zarówno amerykańska giełda, jak i Berkshire Hathaway w roku po publikacji tego listu. Tak? Czyli no, moglibyśmy tutaj powiedzieć, że w jaki sposób Warren Buffett przewidywał to, co się wydarzy na giełdzie, no, aczkolwiek w dużym uproszczeniu, tak, no bo musielibyśmy tutaj założyć, że Warren Buffett dzieli się w swoich listach wszystkim, co tylko wie, tak, no, co oczywiście nie jest prawdą, więc tutaj takie no, bardzo duże założenie i bardzo duże uproszczenie. W swoim projekcie postawiłem na zastosowanie analizy Bing, której głównym założeniem jest zliczanie słów pozytywnych, negatywnych
i wyrażanie tego we współczynniku, tak? Współczynnik, który jest wyrażony wzorem przedstawiającym różnicę w liczbie słów pozytywnych i negatywnych opisujących dany tekst, dzielony przez liczbę wszystkich słów. No tutaj, jeśli chodzi o to podejście do analizy Bing, zakłada ono zliczanie jedynie unikatowych słów. Ja to nieco zmieniłem, gdyż uznałem, że no również istotne jest to, jak często dane słowo pozytywne bądź też negatywne występuje, więc zliczałem wszystkie wystąpienia, a nie tylko te unikatowe. Jakie wystąpiły wnioski? Jak można ten wynik ze strony biznesowej zinterpretować? Jeśli chodzi o wyniki, jakie udało mi się osiągnąć, to potwierdziłem, że sentyment listów Warrena Buffetta jest w dużym stopniu skorelowany z wynikami, jakie osiągał indeks S&P w roku poprzednim i wynikami, jakie osiągał Berkshire Hathaway w poprzednim roku. Czyli im wyższe były wyniki osiągane przez giełdę amerykańską i indeks tej giełdy, tym w zasadzie bardziej pozytywny był wydźwięk listów Warrena Buffetta. Im gorsza była sytuacja na rynku, tym listy Warrena Buffetta miały niższy sentyment. Tak, czyli no była widoczna, ewidentna zależność pomiędzy wahaniami kursów a sentymentem poszczególnych listów. Jeśli chodzi o przyszłość, to niestety ale nie udało mi się potwierdzić żadnej hipotezy, czyli no, jeśli chodzi o podejście takie stricte statystyczne, no to żadna z hipotez dotyczących przyszłości nie jest istotna statystycznie. Tak, no, to wynika z kilku rzeczy. No, pierwsze to to, że dysponowałem relatywnie niewielką próbą, bo badałem tylko i wyłącznie listy z ostatnich 40 lat, które są opublikowane na stronie Berkshire Hathaway. No, druga jest taka, no, że rzeczywiście nawet jeżeli występują takie odniesienia do przyszłości, no to nie jest ich dużo, tak? I raczej dominuje w tych listach to, co Warren Buffett mówił o przeszłości. I no jeżeli spojrzymy na te listy, no to bardzo dużo jest tam porównań, tak, do wyników osiąganych przez Berkshire Hathaway a S&P. Tak? No Warren Buffett lubi się szczycić tym, że w zasadzie bije rynek w każdym roku. Jakby było inaczej, tak naprawdę każdy mógłbym zostać teraz inwestorem. Wystarczyłoby przeczytać listy, żeby wiedzieć, co zrobić, i życie byłoby zbyt proste. Zadam jeszcze kilka praktycznych pytań związanych bardziej z wejściem do tematu uczenia maszynowego. Teraz jest bardzo dużo materiału, jeśli chodzi o książki, prezentacje, kursy, konferencje. Z drugiej strony nadal istnieje głód na specjalistów, którzy potrafią używać uczenia maszynowego w praktyce, czyli rozwiązywać konkretne problemy i dostarczać wartość. Mateusz, na podstawie Twoich obserwacji, co jest ważne? Jak zdobyć doświadczenie, żeby stać się specjalistą od uczenia maszynowego, który rozwiązuje konkretne problemy? To pewnie zależy, tak? Jeżeli ktoś chciałby zostać taką osobą, która nosi tytuł Data Scientist, no to no musi w zasadzie posiadać on różne umiejętności. Sama umiejętność programowania i rozumienia algorytmów uczenia maszynowego, tak, tego czym jest sztuczna inteligencja, jak to zastosować w praktyce, no to w zasadzie nie wystarczają, tak, no bo duża część na przykład mojej pracy, no to są gdzieś rozmowy z klientami, tak, rozumienie tego klienta, muszę zrozumieć, jak działa biznes tego klienta i w zasadzie jak to uczenie maszynowe wpisuje się w to, co ten klient robi, na to, na czym ten klient zarabia. No bo rozwiązywanie, powiedzmy, robienie sztuki dla sztuki, no w zasadzie nie wchodzi w grę, tak? Czyli no musimy rozwiązywać realne problemy, które przynoszą realną wartość biznesową, więc samo uczenie się technicznych tylko i wyłącznie umiejętności, no to zdecydowanie za mało, tak? Czyli te umiejętności miękkie, no w mojej ocenie są szalenie istotne. No, aczkolwiek z drugiej strony, no też widzę, że nie można odpuścić zupełnie tych umiejętności takich mocno technicznych. Gdzieś spotykam się
na różnych stronach, na różnych blogach i to dosyć znanych, no, z takim podejściem, że w zasadzie ta cała matematyka i statystyka taka niskopoziomowa, tak to nazwijmy, no to nie jest do końca potrzebna, bo dzisiaj mamy takie narzędzia, które na dosyć wysokim poziomie pomogą Ci zaimplementować dany algorytm i uzyskać bardzo dobre wyniki. No, co rzeczywiście jest prawdą, no, natomiast schody zaczynają się nieco później, gdy musisz ten algorytm na przykład dostosować do potrzeb klienta, gdzie rzeczywiście musisz go zrozumieć, żeby na przykład zoptymalizować jego parametry. Jeżeli nie wiesz, jak ten algorytm działa, jakie są parametry danego algorytmu i co one oznaczają, tak, do czego się odnoszą, no to bardzo ciężko będzie Ci wnieść jakiekolwiek poprawki, które znacząco będą ten wynik poprawiać. Dlatego uważam, że matematyka, tak, takie podejście nieco bardziej matematyczno-statystyczne jest szalenie istotne i tego absolutnie nie można odpuszczać, a wręcz widzę przewagę wśród osób, które rzeczywiście te tematy rozumieją od podszewki. A jeżeli chodzi o wyzwanie w uczeniu maszyn, jakie są w Twojej opinii największe wyzwania w tym obszarze? O, jeśli chodzi o największe wyzwania, to śmiałbym powiedzieć takie jedno, no to takim największym wyzwaniem jest przygotowanie danych, tak? Czy nawet idźmy krok wcześniej, czyli zebranie odpowiedniej ilości danych o odpowiedniej jakości. Wiele firm, powiedzmy, nie inwestuje odpowiednio dużo pieniędzy w dane, tak? Bądź też nie zbierają jeszcze na tym etapie danych, które w przyszłości być może okażą się dla nich przydatne, co uważam oczywiście za kluczowe, bo bez odpowiedniej ilości danych, bez odpowiedniej objętości tego zbioru i bez odpowiedniej jakości, no to w zasadzie najlepsi specjaliści o największej wiedzy niewiele będą w stanie z tymi danymi zrobić. Drugim wyzwaniem w uczeniu maszynowym i takim szeroko pojętym data science jest przygotowanie tych danych, tak? No, gdzieś z mojego doświadczenia wynika, że zajmuje to jakieś 70-80% trwania projektu. Takie odpowiednie przygotowanie danych, mam tu na myśli pobranie tych danych z różnych źródeł, zintegrowanie, próbkowanie tych danych, czy takie kompleksowe ich przygotowanie już pod to, co wiele osób rozumie poprzez uczenie maszynowe, tak? Czyli użycie konkretnego algorytmu. Ostatnie pytanie na dzisiaj. Jak osoby, które chciałyby się z Tobą skontaktować, mogą odnaleźć Cię w sieci? W sieci można mnie znaleźć na moim blogu, czyli mateuszgrzyb.pl i w zasadzie to chyba tyle, no bo na mediach społecznościowych jestem raczej nieaktywny, więc na Facebooku, powiedzmy, jestem bardzo rzadko, więc takim najprostszą metodą komunikacji ze mną to jest mój blog mateuszgrzyb.pl i zakładka kontakt. Dziękuję Ci bardzo, Mateuszu, za Twój czas, Twoją energię i chęć podzielenia się wiedzą. Mimo tego, że byłeś chory, to jednak zgodziłeś się na to i za to bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Mam dobrą wiadomość dla Ciebie. Mateusz przygotował prezent 10 kroków do lepszego rozumienia danych. Jak dostać ten prezent? Wystarczy zapisać się na newsletter biznesmyśli.pl/newsletter i jeśli już tam jesteś, no to ten prezent masz w swojej skrzynce pocztowej. No i powiem, że wysyłam wiadomości tylko wtedy, kiedy mam coś ciekawego do powiedzenia, więc zapraszam. Jeszcze chcę wspomnieć o trzech wydarzeniach. Po pierwsze, 1 marca będę w Białymstoku, gdzie pojawiła się świeżo upieczona filia grupy AI Meetup. Będę miał okazję zrobić wprowadzenie do sztucznej inteligencji. Jeśli będziesz w tym czasie w Białymstoku, serdecznie zapraszam, chętnie z Tobą porozmawiam na różne tematy. Druga konferencja to 6. edycja Polish Business Analytics Summit, która odbędzie się 21 marca w Warszawie, gdzie zostaną poruszone tematy takie jak data science, uczenie maszynowe, zaawansowana analityka biznesowa i tak dalej. Również będę miał prezentację, gdzie postaram się odpowiedzieć na pytania,
Deep Learning w biznesie. Czy to działa? Swoją drogą, zapytałam również o zniżkę dla Ciebie i jest możliwość uzyskać zniżkę 10%. Jest trochę zakrętna droga, jak to zrobić, dlatego jeśli chcesz, skontaktuj się ze mną i ja wtedy połączę Cię z organizatorami. Trzecie ogłoszenie to warsztat zorganizowany wspólnie z JLabs o nazwie Machine Learning and AI. Świat zmieni się szybciej niż myślisz. To będzie całodniowy warsztat, gdzie przez cały dzień od 9 do 16 będę dzielić się moimi przemyśleniami w obszarze sztucznej inteligencji w biznesie. Na początek poruszę tematy wizjonerskie. Co już dzieje się i czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie. Następnie przez godziny będę opowiadał o zastosowaniach w biznesie i to dość różnych przypadkach. Kolejna godzina to zrozumienie, jak wygląda proces uczenia maszynowego. Myślę, że warto liznąć również techniczne aspekty, no bo to bardziej uświadamy, o co w tym chodzi i jak się przygotować do tego. No oczywiście to będzie tak bardzo wysokopoziomowe i prostym językiem, że nawet osoba, która nie jest techniczna, raczej to też zrozumie. I następnie, no oczywiście również poruszę o deep learningu, bo jest gorący temat i też będę mówić, czy to działa i jeśli tak, to w których obszarach. Spotkanie odbędzie się 22 marca w Warszawie. Szczególnie zapraszam osób decyzyjnych, które chcą lepiej wyuczyć temat, o co chodzi w uczeniu maszynowym i zobaczyć więcej przykładów z życia. Dobra wiadomość dla Ciebie. JLabs wzięła na siebie wszystkie koszty organizacyjne, za co bardzo dziękuję. I to dlatego wejście jest bezpłatne, ale obawiam się, że chętnych będzie więcej niż wolnych miejsc. Zapisy ruszają dzisiaj, jeżeli słuchasz to w dniu publikacji, 26 lutego, dlatego warto pospieszyć. Natomiast jeśli już nie będzie wolnych miejsc, ale bardzo chcesz tam być, skontaktuj się ze mną. Postaram się pomóc, oczywiście na tyle, na ile będzie to możliwe. Również dzisiaj, 26 lutego, rusza kurs Praktyczne uczenie maszynowe dla programistów. To już druga edycja. Jeśli nadal chcesz dołączyć się, to postaraj się zrobić to dzisiaj, no bo później już będzie ciężko albo bardzo ciężko. Zapisało się dość sporo osób i trzymam kciuki, żeby udało się osiągnąć nam wspólny cel. I tak jak poprzednio, w pierwszej edycji postaram się podzielić się doświadczeniem, jak to poszło wtedy, jak kurs skończy się. W następnym odcinku będzie o dość aktualnym temacie autonomiczne samochody. Dowiesz się więcej, jak wygląda rozwój w tym temacie i czy Twoje dzieci muszą mieć prawo jazdy. Na razie to tylko tyle zdradzę. I właściwie tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za to, że jesteś i słuchasz podcast Biznes Myśli, za Twój czas, Twoją energię i Twoją uwagę. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!